trening, a kobiece piersi. Oczywiście większość z kobiet ćwiczy, żeby to albo schudnąć, albo żeby być zdrowszym, albo mieć lepszą sylwetkę. Ale w jaki sposób te ćwiczenia na siłowni, ćwiczenia siłowe wpływają na kształt, wielkość piersi kobiecych? Pierwszą kwestią jest to, że każda aktywność fizyczna, czy to też dieta odchudzająca, redukcja kalorii, wpływa na utratę tkanki tłuszczowej. Jak wiemy, piersi w dużej mierze składają się z tkanki tłuszczowej. W wyniku odchudzania nie traci się tylko tego tłuszczu tam, gdzie chcemy, ale również powoduje to zmniejszenie się piersi. Dla wielu kobiet będzie to zaleta, dla innych będzie to wada, ale jest to coś, czego nie da się ominąć w przypadku odchudzania. Więc ten trening na siłowni, zajęcia fitness, to wszystko może spowodować, że te piersi się zmniejszą. Jeśli oczywiście naszym celem jest zmniejszenie wagi, chociaż może do tego dojść niejako dodatkowo do tej zwiększonej aktywności fizycznej. Więc to jest ta pierwsza kwestia. Drugą kwestią jest to, że ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia siłowe na siłowni wpływają na rozwój naszych mięśni. Oczywiście w sposób pozytywny. Wiemy, że każda część naszego ciała jest trzymana niejako przez te ścięgna, przez te mięśnie. Kiedy trening obejmie również mięśnie klatki piersiowej, ma to wpływ na kobiece piersi. Gdy oczywiście przeważnie powinny być to ćwiczenia skupione na mięśniach klatki piersiowych górnych. Wówczas niejako piersi zostają podniesione, to wszystko przeciwdziała grawitacji, pozwala na lepszy kształt, można tak to określić. Ale ćwiczone są również pozostałe mięśnie klatki piersiowej. Jeśli te ćwiczenia nie będą priorytetem, cały plan treningowy nie będzie na to skupiony, oczywiście nie ma żadnych negatywnych wyników. Jeśli te ćwiczenia klatki piersiowej będą odpowiadały potrzebom w porównaniu z nogami, z pośladkami, z brzuchem, z ramionami, z plecami, to nic w żaden negatywny sposób nie wpłynie na kobiece piersi. Ale jeśli kobieta będzie miała za dużo ćwiczeń na ławeczce, na dolne partie mięśni piersiowych, na środkowe, to może w troszkę negatywny sposób wpłynąć na ich kształt. Dlatego poleca się, żeby te ćwiczenia były bardziej, oczywiście te pozostałe partie dolne, środkowe też należy ćwiczyć, ale w mniejszym stopniu niż górne partie mięśni piersiowych. Te ćwiczenia oczywiście nie zepsują kształtu, tylko mogą pomóc kobiecie zachować przez dłuższy czas ten wygląd. Oczywiście odnosi się to do całego ciała. Ciało ćwiczone na siłowni, na zajęciach fitness, na tańcu lepiej wygląda, dłużej zachowuje ten młody wygląd. Jest sprawniejsze, ale też lepiej wygląda. To samo odnosi się również do kobiecych piersi. Jeśli trening całego ciała, to również mięśni klatki piersiowej. Wpływa to właśnie w pozytywny sposób, oczywiście jeśli się nie przesadza, na to, co trzeba i w żaden sposób negatywny nie zaszkodzi im, a tylko może podnieść ich atrakcyjność, można tak powiedzieć. Jeśli wiesz coś więcej, jeśli z czymś się nie zgadzasz, skomentuj. Oczywiście jestem otwarty do rozmowy. Na pewno będzie to temat bardziej popularny chyba wśród mężczyzn, ale pamiętajmy, że ćwiczenia wpływają na każdą część naszego ciała, w tym również na kobiece piersi. Dziękuję za uwagę. Oceń, skomentuj. Oczywiście skomentuj, zadaj pytanie. Każda Twoja aktywność jest dla mnie ważna. Dziękuję za uwagę.